Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale YouTube. Dzisiaj powiem Wam o rzeczy, która wiele osób najbardziej interesuje. Pojawia się to pytanie pod wieloma moimi właśnie filmami, dużo osób do mnie pisze. Szymon, skąd Ty bierzesz te mieszkania, które kupujesz poniżej wartości rynkowej? I dzisiaj chcę Wam pokazać kilka sposobów, z których ja korzystam, które Wy też możecie wykorzystać po to, żeby znaleźć właśnie takie mieszkanie poniżej wartości rynkowej. Jesteśmy dzisiaj w pięknej scenerii, na chwilę wyrwaliśmy się właśnie z takiej typowej pracy biurowej. Jesteśmy w parku w Zabrzu, blisko mojej nowej siedziby firmy i tutaj też postanowiliśmy nagrać właśnie dla Was ten odcinek, korzystając z naprawdę pięknej, choć przyznam szczerze, dosyć męczącej pogody, bo jest chyba prawie 40 stopni. A więc zaczynajmy. Przede wszystkim takim najbardziej podstawowym źródłem, z którego możecie pozyskiwać informacje na temat nieruchomości, na temat nowych mieszkań, jest oczywiście internet. I są portale typu Otodom, Leaks, Nieruchomości Online, Gratka, Adresowo, szybko.pl i oczywiście możecie skorzystać z takich programów, natomiast musicie wiedzieć, że głównie inwestorzy na rynku nieruchomości korzystają z programów, które to weryfikują. Są to programy typu Monitor, Notifier, SATS. Są to po prostu programy, które wyszukują według założonych statystyk, założonych widełek nieruchomości, które na przykład wysyłają Wam następnie na maila informacje, po prostu jeżeli taka nieruchomość się pojawi. Więc jeżeli jesteście inwestorem, otrzymujecie na maila, że wpadło takie mieszkanie do internetu, możecie bardzo szybko zareagować, zadzwonić do właściciela, umówić się na spotkanie. Natomiast tutaj muszę Was uprzedzić, biorąc pod uwagę, ile osób z tego korzysta, musicie mieć coś, czym po prostu będziecie wygrywać. No bo jeżeli, wierzcie mi, że nie jesteście jedyną osobą, która korzysta z tego rodzaju pozyskiwania ofert. Ja powiem szczerze, kiedy zaczynałem moją przygodę z nieruchomościami, właściwie przez pierwszy rok takiego mocnego flipowania, właściwie cały czas siedziałem z telefonem, odświeżałem tą stronę, odświeżałem, wchodziły nowe gdzieś tam mieszkania. Ja w każdej wolnej chwili, czy to na skrzyżowaniu, czy gdzieś tam przy obiedzie, po prostu byłem od tego, można powiedzieć, uzależniony i rzeczywiście pozwalało mi to znajdować nieruchomości w bardzo niskich cenach, ale nie było to dla mnie dobre jako dla osoby i dla moich relacji rodzinnych. Wiedziałem wtedy też, niejednokrotnie była taka frustracja, wiecie, takie bardzo duże ciśnienie, że kurczę, dzwonię po 10 minutach i już jestem na przykład piątą dzwoniącą osobą. I co teraz jest? Natomiast skryłem sposób, jak nawet kiedy nie dzwonicie jako pierwsza osoba, jak wtedy w dalszym ciągu kupić to mieszkanie. Tego sposobu akurat tutaj Wam nie zdradzę, ten sposób zdradzam w moim kursie o inwestowaniu w nieruchomości. Kolejnym bardzo ważnym sposobem, z którego ja korzystam, są pośrednicy i sorcerzy. Sorcerzy to są osoby, które po prostu zajmują się tylko i wyłącznie pozyskiwaniem właśnie takich ofert, w zamian oczywiście za prowizję, za odstępne. Przekazują Wam prawo do nabycia takiej nieruchomości, czyli to na ich głowie jest po prostu wtedy cała procedura związana ze znalezieniem tego, ze znalezieniem tej właściciela takiej nieruchomości, który chce sprzedać poniżej wartości rynkowej, wynegocjowanie odpowiedniej ceny, no i potem albo Wy wkraczacie już w trakcie negocjacji, albo po prostu potem on podpisuje umowę przedwstępną i tylko potem ceduje na Was prawa wynikłe z tej umowy. Natomiast pośrednik nieruchomości, no jest to osoba, która zajmuje się ogólnie obsługiwaniem klientów zarówno kupujących, jak i sprzedających na rynku nieruchomości. Bardzo często też jest tak, że do agencji trafiają ludzie, którzy chcą sprzedać po prostu mieszkanie, bo na przykład im się śpieszy, chcą coś zrobić po prostu poniżej wartości rynkowej, no bo nie, że tak powiem, nie znają aktualnych cen rynkowych. Bardzo często jest taka sytuacja, że ktoś kupił mieszkanie na przykład 10 lat temu, czy w ogóle wykupił mieszkanie na przykład ze spółdzielni czy z miasta 20-30 lat temu, zapłacił za to wtedy 20 tysięcy, mówi, no to teraz weźmie 150, ubije biznes życia. A się okazuje, że za to samo mieszkanie mógłby wziąć 250-300. Jeżeli trafi na agenta nieruchomości, którego nie poinformuje, tylko będzie chciał tą sytuację po prostu dalej wykorzystać, żeby sprzedać to mieszkanie jakiemuś fliperowi, żeby też zarobić za to większą prowizję, no to jak najbardziej z takich osób wtedy po prostu inwestorzy na rynku z tego korzystają i kupują takie mieszkania poniżej wartości rynkowej. Powiem tak, no jak kształtują się prowizje? Prowizje oczywiście kształtują się w zależności od tego, ile jesteście w stanie na takim mieszkaniu zarobić. Raczej bym unikał tutaj może procentowej prowizji, no bo procentowa prowizja, no co, patrzcie, jaką ma mieć motywację pośrednik, żeby postarać się obniżyć dla Was cenę nieruchomości, skoro im będzie wyższa cena od nieruchomości, tym on po prostu dostanie wyższą prowizję, czyli Wasze interesy są sprzeczne całkowicie. Ja bardzo często stosuję takie rozwiązania, że na przykład widzę, że jest cena wyjściowa taka, to proponuję prowizję od ceny wyjściowej i na przykład część znegocjowanej ceny. I na przykład wtedy, jeżeli jest pośrednik, który
znegocjuje za mnie tą cenę, na przykład o 20 tysięcy, to jeszcze dostaję parę tysięcy gratis do prowizji w zamian właśnie za to, że działał dla mojego interesu. Korzystając z okazji, jeżeli jesteś pośrednikiem lub sourcerem, odezwij się do mnie na Instagramie, bardzo chętnie nawiążę z Tobą współpracę. Tych nieruchomości niejednokrotnie już kupuję kilka tygodniowo, w samym zeszłym tygodniu znalazłem 3 nowe mieszkania do zakupu, niejednokrotnie właśnie korzystając z pomocy sourcera czy pośrednika. W pewnym momencie rozwoju firmy stało się to tak duże, że nie byłem w stanie robić wszystkiego sam, dlatego teraz już mam cały zespół, ja w dalszym ciągu koordynuję poszukiwanie tych okazji, ale nie jestem w stanie zająć się wszystkim sam, szczególnie chcąc zrobić taką skalę, gdzie celuję w to, żeby robić paręset mieszkań w ciągu roku. Na chwilę obecną jest to niecałe 100 mieszkań rocznie. Oprócz tego teraz już rozmawialiśmy sobie o tych pośrednikach i sourcerach. Skąd jeszcze możemy? No przede wszystkim ja bardzo często korzystam z szerokich kontaktów, czyli po prostu mówię ludziom, czym się zajmuję, ludzie wiedzą, że zajmuję się nieruchomościami, no i to naprawdę działa. Ktoś mówi, tu jakaś koleżanka na przykład z liceum, koledzy ze studiów, czy na przykład osoby, z którymi się spotykam na różnych spotkaniach biznesowych, które są z zupełnie innej branży, mówią, a że gdzieś tam słyszeli, ktoś ma nieruchomość do sprzedania. No i nagle się okazuje, że ja jadę, mi cena odpowiada, tamtej osobie cena odpowiada i kupuję mieszkanie. I tak całkowicie teoretycznie można powiedzieć przypadkowo dostaję informację, że mogę kupić naprawdę mieszkanie w bardzo, bardzo fajnej cenie. I to naprawdę działa, więc trzeba mówić ludziom, czym się zajmujecie, czego poszukujecie. Oczywiście nie mówcie, że poszukujecie tanich mieszkań, tak? No bo przeciętna osoba nie wie, jakie to są tanie mieszkania. Najlepiej, żeby Wam dała po prostu informację do osoby, która chce sprzedać mieszkanie. Wy wtedy bierzecie tą sprawę w swoje ręce i to już Wy możecie argumentami negocjacyjnymi starać się obniżyć tą cenę nieruchomości. No i to jest kolejna rzecz, już kolejną rzeczą, która jest dostępna, ale głównie dla takich bardziej zaawansowanych graczy na rynku, to są polecenia. Bardzo często jest tak, że osoby, które już, od których ja na przykład kupuję mieszkania, są mnie w stanie polecić, że była fajna transakcja, pomoc w znalezieniu wszystkich dokumentów, osoby, które gdzieś tam przeprowadzały ze mną fajne transakcje, polecają mnie dalej, bo wiecie, jest takie przeświadczenie, że skoro ja kupuję mieszkania poniżej ceny rynkowej, to że zawsze druga strona musi być przegrana, natomiast całkowicie tak nie jest. Bardzo często ludzie są w różnych sytuacjach, bardzo często są takie sytuacje, że ludzie mają na przykład pewne mieszkanie, które ma beznadziejny układ. Ja na przykład kupuję od nich to mieszkanie po cenie, której nikt inny im by nie chciał dać, bo miałem na przykład, powiem Wam taki przypadek, było takie mieszkanie w Gliwicach, dokładnie przy ulicy Chorzowskiej i było wystawione za 265 tysięcy złotych. I pani po prostu no, nie umiała go sprzedać w ogóle. Przychodzili ludzie, ale układ był beznadziejny, nikomu się nie podobał. Ja ogólnie wynegocjowałem cenę 228 tysięcy złotych, ona się na to zgodziła. Kupiłem to mieszkanie, ja wyburzyłem w tym mieszkaniu dwie ścianki i podczas remontu przychodzili ludzie i zaczęli proponować 270 tysięcy złotych sami siebie za to mieszkanie. Bo po prostu otworzyłem przestrzeń, zrobiłem taki open space i to pokazało, że znalazłem kreatywny pomysł, jak zwiększyć jego wartość, którego nie była w stanie znaleźć osoba, która nie siedzi w tym rynku i nie wie, na co ludzie zwracają uwagę. Natomiast ja tej pani wtedy pomogłem, ona dostała właściwie gotówkę od razu. Bardzo często też są takie sprawy, że typu trzeba komuś spłacić zadłużenie, czy trzeba pomóc rozwiązać jakieś sprawy spadkowe, pomóc w załatwieniu dokumentów. Tym wszystkim też jakby, przez to, że tym jakby wszystkim też się jestem w stanie zająć, posiadam wiedzę, jak to właśnie zrobić, żeby takie transakcje dobrze zgrywać. No i takie osoby potem są mnie w stanie polecić na przykład kolejnym znajomym, którzy też mają podobne problemy, mówią, mam fajnego gościa, który załatwi to za ciebie, tak, tylko przychodzisz, podpisujesz pieniądze tego samego dnia. Pamiętajcie też, jest bardzo duży stres dla wielu osób, ponieważ nieruchomości to są duże pieniądze i ludzie się boją, co jak mi ktoś nie zapłaci, tak? A tutaj jest już jeden przykład, pieniążki były, więc dlaczego by miało nie być w kolejnym przypadku? Natomiast powiem Wam tak, w poszukiwaniu rynku na ofert nieruchomości wszyscy by chcieli naprawdę gotowe sposoby, jak coś zrobić i najlepiej jeszcze, żeby ktoś to zrobił za nich albo przyniósł im, dał to mieszkanie i powiedział, no tu masz mieszkanie na pierwszym piętrze, w czteropiętrowym bloku, z balkonem, 36 metrów, dwa pokoje osobne, niezależne, no po prostu bajka. Tylko ja zauważyłem, że wśród inwestorów na rynku nieruchomości naprawdę mało osób widzi funkcje i możliwości, jakie można uzyskać z tych mieszkań. Bo bardzo często jest tak, że jest jakieś mieszkanie na rynku i przychodzą wielcy fliperzy, oglądają i kurczę nic, no nie? A potem ja przychodzę, młody chłopak i mówię, dobra, to mogę zrobić tak, to mogę zmienić funkcję, kuchnię przeniesiemy w inne miejsce i nagle się okazuje, że to mieszkanie, które przede mną odrzuciło ileś osób, które szuka po prostu takiej idealnej nieruchomości, a nie ma idealnych nieruchomości. Nieruchomości są mniej lub bardziej odpowiednie, tak? Wiem już, czego na pewno nie można robić, o czym też staram się na tym kanale Was uczyć, czego naprawdę powinniśmy unikać, żeby nie zwracać uwagi tylko na cenę z metra, ale trzeba szukać tych możliwości, typu zmiany układów, robienie dodatkowego pokoju, przerobienie na kawalerki i
bardzo często się zdarza, że tam, gdzie nie widzą przeszkody, ja znajduję możliwość, która pozwala mi osiągnąć jeszcze ponadprzeciętny zysk. I to właśnie szukanie tego niesamowitego, tej dodatkowej wartości jest niesamowitym bonusem, bo to właśnie pozwala zarabiać ponadprzeciętne kwoty na rynku nieruchomości. Oczywiście kupowanie mieszkań w dobrych cenach jest bardzo ważne, ale to właśnie jest jeden z elementów, czyli zakup mieszkania w dobrej cenie, znalezienie kreatywnego sposobu jak najbardziej podnieść jego wartość, zrealizowanie tego i sprzedaż. I to są te wszystkie cztery czynniki, które składają się na naprawdę dobrego flipa. Także nie ma złych sposobów, możecie tych nieruchomości szukać wszędzie. Jeżeli wpadniecie na pomysł, skąd je brać, bo ja tych sposobów, powiem szczerze, na chwilę obecną mam kilkadziesiąt, może nawet ponad 100. Korzystam z tych najbardziej, moim zdaniem, opłacalnych. W szczegółach też mówię dokładnie potem, jak to robić, ale to już dla osób, które mi bardziej zaufają. Wiem, że to działa, wiem, że da się tak robić, natomiast wiem, że każdy sposób, jeżeli jest dobrze przygotowany, jak najbardziej działa. Oczywiście trzeba badać stosunek, na przykład wydane pieniądze do ilości pozysków z danego źródła. To nigdy nie przychodzi za darmo, zawsze trzeba coś zainwestować, żeby był z tego zwrot, ale warto. Jeżeli chcecie inwestować, jeżeli chcecie zarabiać na nieruchomościach, mieć dostęp do tych perełek, to polecam Wam włączyć przede wszystkim kreatywność, spróbować, jeżeli coś jest złe, odrzucić, zmienić na następną rzecz. Bo tylko ten, kto będzie próbował, będzie ponosił porażki i będzie to poprawiał, będzie wyciągał te detale, które nie działają, będzie zastępował je lepszymi odpowiednikami, tylko ci koniec końców będą osiągali sukces i robili naprawdę fajne transakcje. Także powiedziałem Ci dzisiaj, jak ja znajduję okazję. Dostałeś oczywiście nie wszystko, dostałeś około 5 sposobów, łącznie z kilkudziesięciu, z których korzystam. Natomiast na pewno da się to zrobić, na pewno te nieruchomości poniżej wartości rynkowej są. I ja jestem pewien, że gdybym w pełni tak się na tym skupił, to jestem w stanie kupować nawet kilkanaście mieszkań w ciągu każdego tygodnia. No bo wiem, jak to robić i wiem po prostu, jak po prostu do nich trafiać. Zastanów się, wymyśl sam swoje sposoby, które Twoim zdaniem mogą działać. Umotywuj je, jeżeli uważasz, że ta motywacja jest naprawdę dobra, jeżeli uważasz, że to się sprawdzi, wyjdź z tym na rynek. Jeżeli rynek to dobrze odbierze, to masz sposób, o którym nikt nie wie i który pozwala Ci znajdować nieruchomości poniżej wartości rynkowej. Bo pamiętaj, ten odcinek zobaczy, mam nadzieję, jak najwięcej oczywiście. Mam nadzieję, parę tysięcy osób, ale jeżeli teraz wszyscy zrobią to samo, to patrz, jaką już masz konkurencję. A jak wymyślisz coś nowego, właściwie jesteś tam sam i być może przekonasz pewne osoby właśnie do tego, żeby do Ciebie zadzwoniły, żeby Ciebie wybrały jako potencjalnego kupującego swoje mieszkanie. Także otwórz głowę na kreatywność, szukaj nowych sposobów. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że do następnego odcinka znajdziesz już swoją pierwszą nieruchomość poniżej wartości rynkowej. Ja lecę dalej szukać i potem odpoczywam. Trzymaj się, na razie, hej!